Siemanka, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek ze Spin Tires Mod Runner. I tak ostatnio się zastanawiałem, co my właściwie mamy w tej grze dodatkowo, czego nie mieliśmy w zwykłym Spin Tires. No i jest parę nowych rzeczy, niektórzy mówią, że będzie więcej pojazdów później niż mamy je odblokowane na początku. Chcę to sprawdzić. W dodatku ta gra, zgadzali się chyba wszyscy w komentarzach, że ta gra jest po prostu takim ukończonym Spin Tires, więc jeśli ktoś nie ma z was jeszcze Spin Tires, no to lepiej chyba kupić tę grę niż kupować Spin Tires. Dodatkowo słyszałem taką opinię, że jeśli ktoś ma podstawowe, te pierwsze takie Spin Tires, no to może sobie kupić taniej tę grę, czyli tą taką ulepszoną wersję, nazwijmy to. No i ja tak sobie postanowiłem, że sobie pogram troszeczkę Spin Tires, dlatego że fajnie mi się zapamiętała ta gra i czekałem na jakiś dodatek albo na jakieś znaczne ulepszenie czy rozbudowanie tej gry. Niektórzy też tak mówili i w sumie zgadzam się z tym także, że Spin Tires Mod Runner powinien to być dodatek albo jakaś tam aktualizacja do zwykłego Spin Tires. No. Tutaj chyba możemy sobie... jakoś pamiętam, że mogliśmy sobie w tą przyczepkę chować tutaj, ale to chyba musiała być ta długa, na długie kłody. Ta jest tylko na średnie kłody, tylko i aż, bo nam to powinno wystarczyć. Także co my musimy tu zrobić? Przede wszystkim, tak jak wspominałem już w poprzednim odcinku o Mod Runnerze, tutaj mamy bardzo fajną obsługę pada, więc bez problemu możemy wszystko obsługiwać. Tam jeszcze mam problem troszeczkę z tą wyciągarką, żeby to opanować, ale to kwestia wprawy, myślę. Musimy 8 punktów załadunku dostarczyć do każdego tartaku. Nie tylko do jednego, ale do każdego. Tu mamy punkt tartaczny. I tutaj mamy tartak. Nie wiem, ile tu jest tartaków w sumie. Tu mamy punkt. Czyli na przykład sobie z tego punktu tartacznego moglibyśmy dostarczyć. Ale tutaj też mamy jakiś punkt tartaczny i skład drzewa. Tu mamy warsztat, punkt obserwacyjny, a to ciekawe. Aha, to nam po prostu odblokowuje te strefy, one są teraz oznaczone. No a wtedy w poprzednim Spin Tires musieliśmy sami jakby odgadnąć. Możemy pominąć noc, jeśli taka nastąpi, to bardzo ciekawe. Możemy odholować pojazd, tu są wszystkie opcje wylistowane, co możemy zrobić. No i tutaj mamy już dwa pojazdy odkryte. Co ciekawe, te pojazdy są w całkiem niezłym stanie, są użyteczne w obecnym stadium, tak? I wszystkie pojazdy, które się tutaj znajdują na mapce, są od razu widoczne, nie są jakoś gdzieś tam ukryte, no co jest przyjemne. No i teraz tak myślę, żeby przedostać się do tej stacji benzynowej, ale wezmę sobie jeszcze mój drugi pojazd, ten tutaj, i na niego nic nie będę ładował, nie będę ładował jakiejś tam cysterny albo czegoś w tym rodzaju. Od razu jedziemy sobie z całym konwojem, myślę. Kurde, trzeba przyznać, że ten pojazd nie jest zbyt szybki. On się tu zakopuje dosyć mocno. Włączmy blokadę dyferencjału i spróbujmy się rozpędzić. On jest chyba słabszy od tego, którym już tam pojechałem. Swoją drogą, jest tu bardzo dużo różnych samochodów. I... na tej mapce, tak? I możemy nimi wszystkimi się poruszać, więc... Ja lubię te ciężarówki, tak naprawdę. One są najlepsze z tych wszystkich, które testowałem w pierwszym Spin Tires. Pisaliście mi też, że ja tutaj nie mam pełnych ustawień graficznych włączonych. Co ja tutaj nie mam włączone? Jakość grafiki... Dla mnie tu wszystko chyba jest zrobione. Pełna rozdzielczość. Może coś nie włączyłem w tym... w głównym menu albo coś takiego. No nie wiem, jak dla mnie to jest... Możemy zresztą wejść do głównego menu i zobaczyć. Z ustawienia, ale tu chyba nic więcej nie będzie, tak myślę. Tak, bo tutaj już wszystko powłączane jest. Naciskam tam. Okej, w takim razie kontynuujemy. Torfowisko. I też mówiliście, że te mapki są zmienione. One nie są identycznie takie same jak w pierwotnym Spin Tires, więc można, myślę, że spokojnie je wszystkie przetestować i przejść. Zobaczyć, czym one się różnią, a już widzę, że ta jest troszeczkę inna. W dodatku była kiedyś bardzo podobna mapka w Spin Tires podstawowym, ale została usunięta już w tym Spin Tires, które sobie ostatnio testowałem. Tak? Nie wiem czemu, to tak. No tak wyszło i już. Niektórzy narzekają na
ustawienie kamery w tej grze, że jest kłopotliwe sterowanie kamerą. Jest rzeczywiście inne niż w innych grach, ale to jest nie bez powodu zrobione. Jak dla mnie, ta kamera jest taka dziwna po to, żebyśmy mogli sobie swobodnie obserwować, jak to błotko fajnie reaguje na każde nasze działanie, na jakikolwiek nacisk koła, tak? Żeby to wszystko ładnie sobie obserwować i patrzeć, gdzie my do cholery jedziemy. To jest mega ważne. Pewnie większość graczy preferowałaby taki widok, gdzie mamy z góry wszystko widoczne. Jest to wygodne, no bo wszystko widać przed tobą, ale z drugiej strony no, nie jest to takie super przyjemne, jakbyśmy mieli na przykład sobie o taki widok, gdzie widzimy wszystko, jak to działa, tak? Ja zawsze lubiłem ten widok Spin Tires, no bo jest taki ciekawszy, no jest taki Spin Tiresowy. Okej, okay. Jedźmy sobie tutaj powoli, bo tutaj jakieś grząskie błoto. No, rzeczywiście to jest zawsze było takie, wiesz, przyjemne, że wjeżdżasz w to błoto i ono rzeczywiście tam gdzieś się rozjeżdża, gdzieś tam możesz się zanurzyć w tym wszystkim. To jest spoko. Wow, super to wygląda, naprawdę. Takie masz wrażenie, że oglądasz jakiś film prawie, że co nie? To jest wszystko takie super płynne. Ta fizyka. Nie ma chyba drugiej takiej gry z taką fizyką, co? No ale dobrze, już się tak podjarałem troszeczkę. A, i chyba nie wspomniałem wam, że ta gra waży tylko 600 mega. 600 megabajtów. Gdzie teraz właśnie na konsolę Xbox One X pobieram sobie najnowsze tytuły, takie jak Assassin's Creed Origins czy Call of Duty. Każda z tych gier waży co najmniej 50 GB. 50 GB. Oczywiście są tam różne ścieżki dźwiękowe, zaawansowane, jakieś bardzo wysokiej jakości tekstury i tak dalej, czego nie ma tutaj w Spin Tire. Znaczy tekstury są w porządku, ale na przykład jakiś tam bardzo bogatych w szczegóły ścieżek dźwiękowych, które zajmują dużo miejsca, tutaj chyba nie uświadczymy, co? No i mamy takie dosyć grząskie błoto i porozrzucane gałęzie. One dosyć skutecznie potrafią zablokować ciężarówkę w miejscu. No ale ta akurat jest świetna, no, jest wysoko zawieszona i tutaj AWD, blokada dyferencjału i nie ma nas. Tak, weźmy sobie... gdzie ja zajechałem? Troszeczkę tak naokoło jakby. Ale tu mamy chyba po lewej stronie jakiś budynek. Tak, i czy coś tu jeszcze dodatkowo jest ukryte? Ej, słuchajcie, tam coś chyba jest. To znaczy one na czerwono, tak mi się wydaje. Hamulec ręczny się włączył. O, coś tu. Nie, to są dynie. Myślałem, że to jakaś taka strefa jest, że można coś tam odkryć albo coś takiego. Porozwalane domki jakieś tam. Ja się zawsze śmiałem, że to jakaś Syberia rosyjska. Te okolice tutaj. Chociaż gra była robiona przez angielską chyba ekipę jakoś tam. Tutaj też fajne jest to, że w zbiornikach pokazuje nam się od czasu do czasu tak wizualnie, ile mamy paliwa. Jak włączamy sobie silnik, to pojawia się takie prześwietlenie jakby. Widzimy wtedy ten silnik tak na biało jest podświetlony przez maskę. Dużo takich właśnie szczegółów, które sprawiają, że no, bardziej czujesz, że jest to skończona gra niż taki niedokończony Spin Tires. Mówiliście też o kamerze, że można wybrać kamerę z kokpitu, prawdę mówiąc. Nie wiem dokładnie, jak to się robiło. Tutaj nie. Krzyżakiem na razie próbuję. Naczepy. Mamy różne kamery. Czekajcie, może... Aha, i jak włączamy tryb zaawansowany, to chyba mamy wizualnie pokazany stan paliwa, nie? Jak włączamy ten tryb zaawansowany. Czyli tutaj chyba mamy jeden zbiornik, a z drugiej strony mamy drugi i widzicie, że ten płyn sobie tam faluje w środku, nie? Super to wygląda. Jak ruszymy, tak? To jest bardzo fajne. To jest taki drobny szczegół, który sprawia, że się uśmiechasz. Ale wiecie co, kurde, nie wiem jak zmienić tą kamerę. Teraz sobie sprawdzę. Sterowanie. Tutaj mamy tak. Widok z kabiny, jest coś. Musimy. Aha, dobra. Musimy nacisnąć gałkę. Oh damn, patrzcie na to. Wow! Ej, tutaj też mamy te sterowanie. Ja pierdziele. No to już jest kozak. Pamiętam, że Spin Tires pierwotny bardzo tego brakowało. I zaraz to co się możemy. A ciekawe właśnie, jak będzie to wyglądało, jak już wjedziemy sobie do wody. Jak będzie nas zalewała woda, bo wiemy, że ta woda też dosyć mocno
reaguje, dosyć fajnie reaguje na pojazdy, tak? I zobaczmy, co tu się będzie działo teraz. Będzie nas zalewać na pewno z lewej strony. Ta woda też bardzo fajnie się animuje tutaj. Super. Zobaczcie, jadę sobie bardzo powoli, nie dociskam gazu do końca. Lusterka nie działają, możecie zobaczyć, że są zmatowiałe. Tak. Ale super to jest. Nie no, widok z kokpitu koksi. Ja bym chciał zobaczyć, co się stanie, jak wjedziemy do wody. Się zanurzymy troszeczkę głębiej, tak żeby woda obijała się o naszą boczną szybę. Wtedy może być ciekawy widok. Ciekawe, jak wygląda ta opcja pomijania nocy. Musimy sobie tu jakoś włączyć reflektory, albo one same się włączają. Nie wiem, chyba je jakoś... O, jest to już no. Przycisk. Bumper tak zwany. Okej, okay. Pyk. Nie, na padzie obsługa jest świetna. Powiem wam, że teraz tak naprawdę granie w Spin Tires jest mega wygodne. I to cenią też te osoby, które grają na kierownicach, no bo gra powinna bez problemu wspierać kierownicę. I też... właśnie, jeszcze jedna rzecz. Popatrzcie. Mamy tutaj stację benzynową. Tu mamy punkt tartaczny. Do niego będziemy musieli się dostać. Problem jest w tym, że ten pojazd, który ja tutaj mam, który stoi... No właśnie, moglibyśmy coś sprawdzić. Czasami używam jeszcze myszki. Czy nie będzie lepiej, jeśli ja wezmę tego motherfuckera i wezmę do niego długie kłody? On powinien bez problemu poradzić sobie z długimi kłodami, nie? I wtedy będę mógł znacznie szybciej przetransportować wszystko. Z drugiej strony będziemy mieli też większe zużycie paliwa, tak myślę. Kurde, jak to wszystko wygląda. Zobaczmy sobie tu widok z kokpitu. Patrzcie na to. Jest to jakbyś, nie wiem, jakimś statkiem takim wodnym przyszedł na ląd. Będziemy musieli chyba jedną ciężarówkę przerobić na cysternę, coś tak czuję. Po drodze będziemy mieli stację benzynową, a wydaje mi się, że ta ciężarówka, jeśli będziemy chcieli się nią bawić, będzie nam zużywała znacznie więcej paliwa, zgadza się? Włączymy sobie teraz AWD. Blokadę dyferencjału mamy tutaj zawsze, w tym, nie wiem jak to nazwać, statku. Ale moment, czy po drodze będziemy mieli warsztat dopiero tutaj, ale tamten warsztat warto by było sobie odblokować. Zróbmy tak, weźmy sobie tego ziomka i nim odblokujemy sobie warsztat. Musimy mieć 4 punkty chyba na warsztacie. A właśnie, ach kurczę. Może właśnie odblokować sobie najpierw wszystkie warsztaty i dopiero później bawić się. No dobra, odchowy do warsztatu. Tak. Okay. Tego mamy w warsztacie. Dziada. A gdzie jest nasza przyczepka? Jakby zniknęła, okej. Okay. Tego przerobimy na warsztatowego, ale musimy mieć chyba jeszcze coś warsztatowego. A, nie! Możemy zrobić coś innego. Ha! Bo wiecie co? W tej grze mamy jeszcze przyczepę warsztatową. Teraz zobaczymy, jak to wygląda. Tego sobie wrócimy. Pyk. Zatankowano, ok, dobrze. I teraz pomij mi noc. Przyspiesz. 8 minut. Minuty 10? To zużyje następującym. Ok, tyle ilości paliwa, ale ponieważ jesteśmy przy bazie, to nam się chyba nie uzupełnia. No bo w bazie już nie ma paliwa, wygląda na to. Ok, ta ciężarówka jest bardzo mocna. Jest mocniejsza od tej mniejszej tutaj. Więc weźmy do niej tak. Zamontowano. Rozmontujemy to. Furgonowe, skrzyniowe, punkty naprawy, krótkie kłody to nie, koło zapasowe, części warsztatowe. Tak, mamy 2. I teraz krótkie kłody. Jeszcze jedną możemy rzecz zrobić, bardzo fajną. Weźmiemy sobie tą ciężarówkę. Ona jest mocniejsza, to ona pojedzie przodem i będzie holować tą mniejszą z tyłu. Co wy na to? Myślę, że to będzie super pomysł. Nie ty. Ciebie. Nie, ciebie chciałem. Aha, tu możemy też... Wow! Moglibyśmy wziąć też to. Ale... Kurde. Te koła mnie przerażają. To są koła na tory. Jak mamy tym... po błocie się poruszać. No możemy spróbować, no ale nie wiem. Jezu.
Dobra, zobaczmy, co się stanie. Jestem ciekawy, czy to w ogóle... Jak to ma jechać? No nie? To będzie masakra. Pierwsze błoto albo przeprawa przez coś. No możemy spróbować, no. Ale nie wróżę tutaj... jakichś rewelacji, naprawdę. Lepiej by było wziąć tamtą ciężarówkę. A z kolei cysterna, bo po drodze będziemy mieli też... Nie, no jak odblokujemy sobie warsztat, to będziemy mogli sobie cysternę zrobić w warsztacie tutaj, a tutaj obok mamy też stację benzynową. To jest ciekawe teraz, jak to rozwiązać. Ale, kurde, zastanawiają mnie te koła w tej przyczepie warsztatowej. Czemu one się nie zatapiają tak bardzo w to błoto? Coś to jest niemożliwe, no. Jest taki wagon, Jezus Maria, to jest najgorzej. Ale jakoś to jedzie. Ja podejrzewam, że to się wywala. Że to się wywali w którymś tam momencie. Już się prawie wywala. No co oni wymyślili z tą. Jakiekolwiek opony tam dać. No po co to takie jest? To też wygląda okropnie. No dobrze, musimy sobie wyznaczyć cel teraz. Wyznaczymy sobie. Ja myślę, że na przełaj możemy spróbować przejechać. Na przykład tu. Kilometr mamy. Albo może w drugą stronę, bo ja widzę, że tu chyba w drugą stronę będzie bardziej przejazd. Coś tak mi się wydaje. Okej, weźmy sobie... Tutaj będzie raczej gdzieś jakaś droga. Gdzieś tu. Do warsztatu. Nie? Ja myślę, że ten duży dałby sobie radę. Dobra, spróbujemy. Myślę, że to może się udać. Ale... No, podejrzewam, że z tą przyczepą może być różnie. Ojej. Dajcie spokój. Co ja robię? No nic, spróbuję. Ojej, teraz weź się nawróć z tym. Masakra. Okej. Wylatujemy. Że jakoś lepiej się wykręci. Tutaj znowu ten pień. Powoli. O, już się zaczyna temat. A my dopiero co wystartowaliśmy. Coś tam się zahaczyło chyba z tyłu. Ej, a no właśnie. To jest właśnie chyba minus tej przyczepy, że jak już nią gdzieś wjedziemy, to nie wyjedziemy. Znaczy nie wykręcimy, może tak. O, najgorzej. Co teraz? O kurde, dajcie spokój. Nie, to wiecie co, chyba szybciej będzie jak pojedziemy na dwie ciężarówki. I... O, mordę, dajcie spokój. Już to nie działa, nie będzie nam działać. Ja... Nie no. Powoli, nic nie, ach. Dobra, resetujemy go. Odholuj. Odholowało razem, nie, weźmiemy... Tamto dziadostwo niech tam zostanie. Weźmiemy tego ze skrzynią. Pyk. Ustawimy się tutaj naprzód i będziemy się holować. Dzięki temu będziemy razem jechać. I fajnie. Tutaj też weźmiemy skrzyniową. O, dobra. I tego sobie weźmiemy tak. Przyczepa warsztatowa. Nie, żadnej tam przyczepy warsztatowej. Tu się nie da jeździć. Części warsztatowe. Okej, i teraz będziemy mieli 4 punkty tych 4 punkty warsztatowe i będziemy mogli sobie po spokojnie przetransportować. Dobra. I teraz tak, robimy podłączenie. Jeśli my się tutaj holujemy w Spin Tires, przynajmniej tak w pierwszym Spin Tires było, że jeśli włączamy holowanie, to powinniśmy, to ta ciężarówka z tyłu holowana będzie w tym samym momencie przyspieszać, co i my. Także... O, właśnie. Dobra, teraz uwaga. Teraz tak, zaawansowane. Wyciąganie, okej, spróbujmy.
Dobra. I ona też powinna przyspieszać w tym samym momencie co ja chyba. A nie, ja muszę przyduszać F za każdym razem. Dobra, to sprawdźmy, czy jest tutaj coś takiego jak sterowanie, mijania, blokada dyferencjału, hamulec, ruch kamery, naczepy, tryb zaawansowany. Klawiatura. No właśnie, bo mi chodzi o tą opcję uruchom wyciągarkę pod F. I bym musiał albo... Chyba, że sobie przypiszę do pada coś takiego. Na przykład... Uruchom wyciągarkę, bym miał pod triggera, ale pod triggera nie da się ustawić. Nie, to z wyciągarką może być problem. No ale jeśli chodzi o samą jazdę, to one sobie dają radę jakoś, tak? Chociaż ten pojazd z tyłu jest po prostu na luzie i ta ciężarówka z przodu teraz po prostu no, dwa razy większe obciążenie ma, tak? A jak tylko nacisnę F na chwilę, to ona tam z tyłu zaczyna też i wtedy pod górkę jest nam łatwiej. Dużo szybciej byśmy jechali, gdybym mógł tutaj przyduszać F cały czas. Tak jest ciężko. No ale mamy dwie skrzynie i wolę robić to w ten sposób, mając dodatkowy napęd z tyłu, niż jakbym miał jechać sobie tak sam. Z tą przyczepą, nie wiem jak to nazwać, z tym wagonem, może tak. Teraz będzie znacznie lepiej. Okej. Możemy sobie wziąć widok z kokpitu. Troszeczkę fajnie, że ten widok z kokpitu, nawet bardzo fajnie, że ten widok z kokpitu jest, bo są takie sytuacje spintajerskie, kiedy ciężko było ustawić tą kamerę odpowiednio, tak żeby było widać dokładnie to, co jest przed nami. Teraz z tym problemu nie będzie. Czekajcie, ale Moment. Czy ja dobrze widziałem? A jest, czekaj. Jest! A, pod Y, widzicie, to jest wyciągarka. Dobrze, jest przypisany przycisk od tego. Jeśli mamy pod... No to super! A, widzicie, nie zauważyłem tego. To teraz to możemy jechać, kurczę, na koniec Syberii. Jedziemy w takim razie do warsztatu, bez problemu. Mogę cały czas trzymać Y i ta z tyłu ciężarówka nie dość, że będzie skręcać dokładnie tak, jak ja skręcam, to jeszcze będzie miała ten dodatkowy napęd, dzięki czemu będziemy mogli jechać całym gazem, bez problemu, kurczę. A holuje to w ten sposób, dlatego że ta ciężarówka z tyłu jest słabsza. A ta z przodu jest jakaś mocniejsza, dzięki czemu może sobie bez problemu działać. Wow, teraz tak, słyszycie jak ta z tyłu ciężarówka tam daje ostro. Ściszę trochę grę, żeby to nie za głośno było. Okej. Pyk. Tak, możemy sobie zmienić kamerę i cyk, i odpalamy. I ona też tam na pełnym gazie i zobaczymy jak się... Zobaczycie jak się teraz rozpędza, super. O, wbijamy na jakąś tutaj autostradę. O, widzicie, nawet ta z tyłu mnie popchała. Tutaj, nie? No i pod takie góry, jakbym miał ciągnąć tą z tyłu, to by była lipa. Ale widać, pod Y mamy też wyciągarkę, jest super. No wcześniej pod Spin Tires, pamiętam, nie dało się tego ustawić. Tutaj w Madeiraner, no i właśnie to jest fajne, tak, że jest ta gra dopracowana pod tym względem i to sterowanie jest przyjemniejsze i fajniej się gra, tak, bo możesz coś zrobić, czego nie mogłem zrobić wcześniej w Spin Tires. O, będziemy mieli trochę problem, trzeba tu zwolnić. Bo tutaj zobaczcie. Powoli. Jedziemy w takim tandemie teraz trochę. W sumie to jest nawet całkiem niezły sposób do pokonywania terenów, bo zobaczcie, kiedy nam się zakopie nawet ta ciężarówka z przodu, zawsze będziemy mieli ten backup z tyłu, nie? I będziemy mogli sobie pomagać wzajemnie, bez problemu. To jest taki ubogi multiplayer, czy raczej multiplayer dla ubogich. Teraz zobaczmy, jak to wygląda sytuacja. Mam wyznaczoną sobie drogę taką na ślepo przez las. Ale mogę też jechać gdzieś tam. Zupełnie nie wiem, gdzie to będzie. To jest chyba droga, ale jest trochę zalana. Potem byśmy musieli skręcić gdzieś w prawo. Najlepiej by było sprawdzić... Jest to ryzykowne, żebym skręcił teraz w prawo, ale spróbuję, co mi tam szkodzi. Skręcimy sobie w prawo.
Wiecie o co chodzi, później będzie mi ciężko nawrócić. Znaczy będę musiał cały ten tandem rozpinać i potem znowu się przypinać, no bo przecież tak to będzie bardzo ciężko się nawrócić, nie? Dawaj, gazu tam z tyłu. Cy, elegancko. Daję radę. Nie, słuchajcie, to jest chyba... A nie, jest droga, normalnie, tylko tutaj jakieś takie podmokłe tereny są. Jedzie, 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 jedzie. Dawaj, gazu, gazu tam z tyłu. No i cyk, udało się. Teraz ciśniemy gaz do końca, zobaczymy co się stanie. O, tu jest flaga teraz, zobaczcie. To jest punkt obserwacyjny. Jeśli do niego dojedziemy, to będziemy wiedzieć, gdzie dalej pojechać. Okej, zobaczmy. Ha, kurczę, jesteśmy na dobrej drodze. Na bardzo dobrej. Bo to jest akurat droga dojazdowa. Tam, gdzie my mamy dojechać, czyli do warsztatu. No to super. Na razie sobie jadę na blokadzie dyferencjału, ale zobaczcie, jak ciężko się skręca w ten sposób. Huhu! Tak aż się driftuje, co? Dobra, zobaczmy. No a tutaj z kolei będę musiał włączyć chyba blokadę dyferencjału. Może być ciężko. Tak, włączamy. Gitarka. Tamten z tyłu też daje. Kurczę, no to jedziemy elegancko. Na razie idzie dobrze. Teraz będziemy musieli chyba troszeczkę odbić w prawo, o tutaj. Jak na razie nie było większych... O, shit. Tutaj mam jakiś ten... W coś przywaliłem. Jakiś kamień był, coś. Ej, gdzie my jedziemy? Nie, no dobrze. Tutaj nie ma drogi, jakbym pojechał w prawo, tylko ja sobie tam punkt wyznaczyłem. Dobra, jedziemy. Pamiętam, że jak się kiedyś podłączało holownik do tej tylnej ciężarówki, tak, jak w tym wypadku, to trzeba było jeszcze tą, w tej tylnej ciężarówce ściągnąć hamulec ręczny. Teraz widzę, że to działa troszeczkę automatycznie. Także nie ma problemu. Okay, spróbujemy się troszeczkę lewej strony trzymać, żeby w to było to... A, to właśnie. No właśnie, więc powoli teraz. Okej, okay, co my się... Tutaj wkopaliśmy trochę. Ale powoli, powoli i coś się dzieje dobrego. No zobaczcie, i jedziemy dalej. Kurde, taki tandem jest chyba jeszcze lepszy niż samodzielne jeżdżenie, bo mówię, zawsze mamy to wsparcie, nie? W postaci drugiej ciężarówki. Dobra, teraz musimy troszeczkę uważać, bo jest tu most. Lepiej by było, gdyby żadna ciężarówka tu nie spadła. Więc powoli, zobaczmy jak tam z tyłu. Chyba będzie ok. Ta ciężarówka z tyłu powinna, tak jak mówiłem, podążać w moje ślady w miarę. Ale nie mogę tutaj włączać za bardzo też mocno gazu w niej. Bo jeśli chodzi o wyciągarkę, to ta wyciągarka, wiecie jak działa. Po prostu włączamy gaz w tamtej ciężarówce, ale już na maksa, bo mam jej gaz tak jakby pod przycisk. I wtedy nie mam regulacji, nie? No dobra, grzejemy dalej. Wow, nie tak grzejemy, ale... Powoli, powoli. Kurde, ta ciężarówka. Ja mówię, to jest chyba najlepsza ciężarówka, tą, którą ja teraz jadę. Z tych wszystkich, które mam tutaj dostępne. Bo te ogromne, one są ogromne, tak? Ale i mają dużo mocy i może w wodzie tak szybko nie utoną. Ale z drugiej strony, jak przychodzi co do czego, do transportu, to tymi ciężarówkami zawsze sobie świetnie radziłem. A tamte gdzieś tam się zakopały, zatrzymały i był problem. Chyba dojeżdżam powoli do celu, zdaje się. A może to jest tylko jakaś tam... O, tutaj mamy, zobaczcie. A, wiecie co zrobimy? A, w sumie możemy tymi dwiema się tu wrąbać, myślę. Znaczy, raczej nie powinno być problemu. Cyk, zobaczmy. Tak, jesteśmy już prawie przy celu. Tutaj mamy warsztat i stację benzynową. Powinniśmy od razu warsztat sobie odblokować. Bardzo dobrze. Jedziemy, 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 jedziemy. Zobaczmy jak to z tyłu. Kurczę, pięknie to idzie. Ach, kurczę, aż mi łezka się wokół zakręciła. Odblokujemy warsztat za jednym razem, za jednym przejazdem.
też wam proponuję taką strategię. Super to działa. Okej, okay. I uwaga. Hamujemy. Cyk. I rozładunek. Okej. Okay. Teraz musimy zmienić pojazd. I tu zrobić rozładunek. I mamy, proszę bardzo, warsztat. Nawet zatankowaliśmy sobie paliwo. No i mamy pełny bak prawie. Dobrze, to teraz zatankujemy sobie, weźmiemy sobie tutaj nie skrzyniowe, tylko nie furgonowe, tylko zapasowe. Ej, a gdzie tu jest ta cysterna? Skrzynia z drewna. Cysterno? Nie. Znaczy, interesuje mnie cysterna. Ale chodzi mi o taka inna. Nie taka duża. Bez jaj. O, właśnie o coś takiego mi chodzi. Czemu nie mogę tego? Przedni wydech. O, a jest, okej. Okay. Hops. Hops. Ha! Dobra. No i o taką cysternę mi chodziło. Tyle nam powinno spokojnie wystarczyć do naszych działań. Teraz odpalmy się. Musimy pojechać do stacji benzynowej i tam się dotankować. I potem będziemy mogli właśnie też tymi dużymi ciężarówkami troszeczkę pośmigać. O, tu jest przy okazji stacja benzynowa. Bardzo blisko. Możemy zatankować się do pełna. Cyk. Ops. Okej. Cysterna. Odlej? Zatankuj. Okej. Możemy odlać, żeby było chyba ten. Zobaczcie, tam widać ten płyn w środku, jak sobie ten. Możemy odlać, żeby było lżejsze chyba, coś tak myślę. Tak, ja to nawet jest. Ale bania, patrzcie na to. Nawet się podnosi i opuszcza podczas tankowania. Nie wierzę w to. Wow. No to ciekawe, jak takim zapełnionym będzie się jechać. Mamy tutaj przedni wydech, więc teraz spaliny będą nam leciały z przodu. Ha, ale super to jest. No dobra, mamy już samochód cysternę do tankowania, a ja was zapraszam na kolejny odcinek Spin Tires. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.